Kazio wielki, podniósł cegły, wstrzymał belki. Kazio wielki, wstrzymał belki. Nie, podniósł cegły, wstrzymał belki. No, znam, witam od razu mówimy, Kazio jest na 50. 50 zł to Kazio wielki. Kazimierz wielki. A że na banknocie 50 zł. Ale znowu nas przywitały traperki z nad Odry. A w zasadzie dzisiaj z nad Bobru. Dzisiaj jesteśmy nad inną rzeką niż zazwyczaj. Bobry. Przyjechaliśmy do babci. I dzisiaj jesteśmy... Dzisiaj nagrywamy z innego miasta. Z takiego historycznego. To już nie może się nazywać kulturki. Musi się inaczej nazywać. Kulturki w Zeniurki. Wleniurki. Dzisiaj nagrywamy z Wlenia. To jest takie historyczne miasto, dlatego bardzo stare, to wam powiemy tak w tajemnicy. Trzecie czy drugie nawet najstarsze miasto w Polsce. A jakie jest najstarsze? Złotoryja chyba. Jeśli chodzi o takie prawa miejskie, to chyba Złotoryja jest. A nie miasto? Jeśli chodzi o takie prawa miejskie, gdzie było miasto zakładane właśnie na prawach miejskich, no to była Złotoryja, a później właśnie był Wleń. I to było w 1214 roku, czyli trochę jeszcze przed Kazimierzem Wielkim. Ale może zacznijmy od początku. Cześć. Ro. Cześć. Tu. Kulturki w leniurki. Kulturki w leniurki. Kulturki. I kulturki, czyli... Ola, Maja i mama. Kulturki! Witamy was serdecznie. Nie w naszym odcinku kulturki. Jaki odcinek dzisiaj? Historyczny, już wiemy. Nie tylko historyczny, też ile mieliśmy odcinków. A że który się zastanawiasz? No. O, to już nie wiem, już się pogubiłam. Chyba na ponad 50. Może być tak. 70 z kawałkiem już nawet, no. To chyba Maja ma rację. Już wiemy, że historyczny i chyba też większość osób się domyśliła, kto będzie głównym bohaterem tego odcinka. Kazik? Odnowiciel. Nie odnowiciel. No ale jest Kazik odnowiciel. Ale to jest w innej piosence. To piosenka jest, ale książka jest o Kazimierzu. Skąd ta forsa? Kazimierzu skąd ta forsa i ona jakby głównym bohaterem, królem tutaj jest kto? Kazimierz Wielki. No ten z 50. No z banknotu. O którym na samym początku mówiłaś. No, Kazimierz Wielki, czyli banknot 50-złotowy. A na jakim banknocie jest Kazimierz odnowiciel? Sprawdźcie sobie. Nie ma takiego banknotu z Kazimierzem. A jest łokietek? Czy na którymś jest łokietek? A na dziesiątce? Mieszko na dziesiątce jest przecież. Na 20 chrobry? Na 20 jest chrobry, a na 50. A na 50 już jest Kazimierz Wielki. Potem jest Jagiełło. Czyli odnowiciela nie ma na żadnym. Potem jest Jagiełło, a potem jest... Łokietka też nie ma. A potem jest Zygmunt I Stary. A jeszcze dzisiaj dziewczyny słusznie zauważyły, że zamiast Jagiełły to powinna być Jadwiga. Ale o tym to porozmawiam w następnym odcinku. Kiedy będzie Jadwiga kontra Jagiełło. Dokładnie tak. Dobrze, przypomnijmy, kto napisał książkę. Grażyna Bąkiewicz. Tak, czyli cykl Ale Historia. Grażyna Bąkiewicz. Bączek. No i rozmawiamy o książce. Pamiętamy, że była to książka, w której ktoś podróżuje w czasie. Przypomnijmy, kto podróżuje Wydaje w czasie. Wydaje mi się, że teraz opowiada ta Zuza. Teraz opowiada Zuza. Zuza, czyli tam jest ta klasa, tak? Tak, Zuzia. Pana Cebuli w przyszłości. Pan Cebula, czyli pan... Rozbieramy bluzkę. No jak ktoś. No i oczywiście Alek jest mistrzem w rozbieraniu cebuli. Ja tylko przypominam udało mu chyba go rozebrać z 10 różnych tych, dlatego że... Różnych ubrań. I został już tylko w samym podkoszulku. Czyli był mistrzem w rozbieraniu cebuli. Tak. I z tego, co pamiętam, dziewczyny, co mówiłyście, to że każdą część Ale Historii opowiada inny uczeń. No tak, to Zuza opowiada. Tym razem Zuza, tak? Pierwszą część opowiadał Alek. Ale Alek się zakochał w Zuzie. Nie gadaj. Tak. Czyli jest wątek miłosny? Nie, w tej książce nie ma i w tamtej też nie ma. To dobrze. To znaczy, że Maja może opowiadać bez strachu, że coś się wydarzy. Aha.
nie musiała wychodzić do toalety, jak były momenty, kiedy miłosne momenty. No to dobra, dziewczyny, opowiedzcie, o co w ogóle w tym wszystkim chodziło i dlaczego padło to pytanie, skąd ta forsa, bo pamiętam, że oni jeździli nie sprawdzać, jak wyglądała historia, przecież oni to wszystko mieli w jednym paluszku, tak? Tam, gdzie mieli te chipy. Tak, oni sprawdzali, jak to się stało. Tak. Albo na przykład, w jaki sposób ktoś tam coś zrobił, kiedy nie było jakichś takich informacji. No, dokładnie. Było. Czyli oni sprawdzali konkretne... Albo jak zrobić ży albo szy. Ży albo szy. Sprawdzali konkretne pytania, które im zadał pan Cebula, a tym razem pan Cebula zadał im pytanie, skąd Kazimierz miał kasę? Pytanie na co? Możecie nam opowiedzieć na co? Na zamki. Na zamki, na grody, na drogi, na jakieś miasteczka, wsie. I dowiedzieli się, skąd ta forsa? Tak. Dowiedzieli się, skąd ta forsa? Tak. Super, to może nam coś więcej opowiecie. Jak się przenieśli w czasie? I jakie tam przeżyli przygody? No to były dość różne przygody. Też szukali, powiem też tak, w bardzo dużych częściach tych tutaj jeżdżą wozami różnymi takimi. A próbują podwieźć na przykład. W tej drużynie chyba był Słoniu, Alex, Gruby, Jolka. No i Zuzka. No, ale jak mnie bardzo zainteresowało, że tam było, że skąd ta forsa? Ale właśnie. Tam było też o tym, że ten Kazimierz Wielki, on zwykle mówił, że potrzebuje coś na przykład na drogi, albo coś takiego na różne rzeczy, na różne rzeczy dla tych ludzi, że on tak potrzebuje tych pieniędzy, no i zabierał bardzo mało pieniędzy, ale od wszystkich, których jakby spotkał. No i też czasami on udawał takiego zwykłego biednego i on przychodził do różnych domów, żeby sprawdzić, czy ludzie jakby są... Czy im się dobrze żyje? No nie, czy jakby oni są mili dla takich biednych. No i a to naprawdę był król. No a nie wiadomo, a on mógł to coś bardzo złego dla tego człowieka zrobić, dlatego że to był król. I zawsze ci ludzie przyjmowali takich, bo oni nie wiedzieli, czy to jest król, czy naprawdę taki. Teraz ja, dlatego że chciałabym powiedzieć, że właśnie tam ja bym przypomniała też, zawsze są jakieś komiksy krótkie po tym. I w jednym z tych komiksów, kiedy właśnie do wioski jakiegoś tam osób, gdzie tam byli, to przyszedł król. I był taki komiks, że wszyscy się mu kłaniamy, i on się pyta, co do licha? A oni mówią, królu, królowi się kłaniamy. A oni, a skąd wiecie, że jest królem? Dlatego, że kilometr przed tobą jedzie cały orszak i krzyczy, król jedzie. Ale co, tak oszukiwał ludzi trochę, tak? Żeby sprawdzić, czy są dla siebie dobrzy. Bardzo sprytny sposób. Tylko, że on chciał oszukać, znaczy to on chciał jakby tam ale po prostu przed nim jechał cały orszak i krzyczał, król jedzie. Czyli trochę mu nie wyszło tym razem. Ale też Maja powiedziała, że zbierał podatki, tak? Ale że to nie były duże podatki, ale zbierał je od wszystkich. Tak? I co, i stąd miał tą forsę? Na te zamki i na te wszystkie drogi, na wszystko, co tam budował w Polsce? No też z innych. Tak, ale na przykład, ale tak spójrzmy też na to, że jakby my mogliśmy podróżować w czasie. Na przykład wy już byliście starzy, my jeszcze mieliśmy 20 ileś lat, tak? No to my już będziemy bardzo starzy faktycznie. No niestety. Po 50 już będziemy. Nie po 50. Gdzieś 40 ileś, czy no, nawet dobrze, 50 lat. No a wtedy wtedy tak samo my mogliśmy by wymyślić taką machinę do wyruszania w czasie, ale wtedy mogliśmy by na przykład zrobić, że znowu byliśmy małe i kiedy już bym była to jakby tak wymyślona, to mogliśmy by podróżować, kiedy byśmy małe, bo by się przeprowadziliśmy w czasie. Maju, czekam na to z utęsknieniem. Jak wymyślisz maszynę do podróżowania w czasie, to jestem pewna, że dostaniesz Nagrodę Nobla. Naprawdę, mówię tu bardzo serio. Bo wszyscy marzą o tym wymyśleniu. Tak, albo nawet dwie. Albo nawet w ogóle
będziesz mogła zdobyć wszystkie na świecie, chociaż no, to wszystko zależy, czy to będzie taka podróż w czasie, jak w tych książkach Ale Historia, czyli że nie możesz ingerować już w tą historię, czy to będzie taka wersja, kiedy idziesz do przeszłości i jeszcze możesz na nią wpłynąć. Znaczy to, ale znaczy to trochę jakby może, dlatego że na przykład czasami oni robią tak, że na przykład powstrzymują przed zrobieniem różnych rzeczy, przed skrzywdzeniem. A ja bym zrobiła tak. Ja bym zrobiła właśnie, że taką wersję, że można komuś pomóc, że jest się niewidzialnym, że nikt nie mogę się uderzyć, ale że jakby jak się jest widzialnym, to nie można kogoś uderzyć. Czyli, że nie można zrobić komuś krzywdy. No to jest fajny sposób. Ale powiem ci, mamo, też, że w tej też książce to podróżowanie jest w czasie, bo tam są, były dwie te, bo ty akurat Cebulę wymyślił takie fajne ławki, bo to się podróżowało parę sekund, a tak normalnie to się pół godziny i w ogóle no to to było takie, że jak, bo tam był taki dziwny ten, jak się to wdychało, to potem miało się różne niestrawności, po prostu... Taki skutek uboczny, podróży w czasie. Aha, tak, a ja bym ale ten Cebulę wymyślił takie coś, że można szybko wstrzymać oddech na 5 sekund i już jest. A ja bym na pół sekundy dała. No, powiem, że super taka maszyna do podróżowania w czasie. Powiedzcie, czego się jeszcze dowiedziałyście o tych czasach Kazimierza? I skąd on jeszcze miał tą forsę, bo mnie to najbardziej interesuje. Ale on te czasy z różną szlachtą się o coś tam zakładał. No, ale on to ciągle... Hazard, znaczy się hazard. Czyli co? Robił zakłady o kasę? No, tak, ale on ciągle wygrywał. Grał chyba też w kości. Hazard, wiecie jak to się nazywa? To taki kasynka sobie zakładał. I co? W jakie gry grał? W kości? W co jeszcze grał? W karty. Ale gdzieś czasami się tak na przykład wsiadł, jedno z komiksów było takie, że założył się ze swoim tym jakimś szlachtą, że wszystkie takie małe miasteczka się rozbudują, a potem wezwał kogoś i kazał powiedzieć wszystkim małym miasteczkom, że za rozbudowanie dostaną ileś tam bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I wtedy powiedział, to nie fair! No tak, czyli te że pieniądze, które nie, wygrał, dał od razu dla tych miasteczek. Tak, niedokładnie. Bo on nic jeszcze na razie nie wygrał, umówił się z tym na bardzo dużą cenę i po prostu dał bardzo, bardzo dużo na to, żeby przynajmniej parę miasteczek się tak bardzo mocno rozbudowało, żeby wygrać z nim ten zakład, że przez rok rozbudzieje się, wszystkie te miasteczka rozbudują się. I wtedy te pieniądze będą dla niego, a jak się nie rozbuduje chociaż parę, to będzie dla tamtego. A wiecie skąd Kazimierz miał przydomek wielki? Dlaczego? Bo odbudowywał różne rzeczy, on chyba powiększył też państwo. Mhm, dokładnie. Chyba za jego panowanie się dwa razy powiększyło. Nie. On był bardzo, tak się mówi, że takim dobrym królem, tak? Mówi się o nim, że on zastał Polskę... drewnianą, a zostawił murowaną. Dokładnie tak. Tak, czyli jak to było w tej piosence? Nie. Kazik Wielki? Nie. Kazio Wielki podniósł cegły z belki. Dokładnie, czyli zamienił belki na cegły, czyli zrezygnował z drewna do budowy, a zaczął budować z kamienia. Tak, czyli kamień oznaczał, budowanie z kamienia oznaczało, że coś jest trwalsze, tak, że coś jest, przetrwa dłużej. Takie były te świnki, trzy, że był wiek, że jeden ze słomy to w ogóle się rozpadało na początku, potem zbudowali z patyka, też się rozpadało, z drewna, tak. A potem z kamienia to się nie rozpadało. No właśnie, i właśnie Kazik Wielki był taką najmądrzejszą świnką, zaczął budować z kamienia, żeby państwo polskie mogło być silniejsze. Żeby państwo mogli mieszkać w tym domku, a nie w takim słomianym. I żeby żaden wilk nie przyszedł, budował też murowane zamki, żeby one mogły się lepiej bronić przed jakimiś wrogami, tak? A wiecie też, co Kazimierz Wielki założył w Polsce? Nie. A tak, uniwersytet. Tak, pierwszy w Polsce uniwersytet. Pamiętacie, który to jest? Nie, no gdzie to był? W Krakowie. W Krakowie. No, to jest... Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. No. Jagielloński? Tak. Ale Jagiellończycy to byli ci od Jagiełło. No tak. No tak, ale no to wtedy Akademia Krakowska założył właśnie tam akademię i to była, taka najbardziej prestiżowa, jedna z bardziej prestiżowych uczelni też w Europie, pierwsza w Polsce, kończył ją nawet Mikołaj Kopernik. Że co? Tak, Mikołaj Kopernik. Że co on zrobił? Skończył tą uczelnię. Wow. Super, prawda? Jan Kochanowski. A tak
jest Jan Kochanowski? No taki poeta renesansowy. Ale możecie sobie sprawdzić, kto to był Jan Kochanowski. Bo chyba kto to był Kopernik, nie musimy sprawdzić. To może już powiemy, co nam się najbardziej podobało. Zapraszam. Mi się najbardziej podobało to, że... No, że... Właśnie. A kogoś uratowali tam? Zastał drewnianą i zostawił murowaną. Czyli podobał ci się ten król? Ja bym powiedziała, że mi się podobało, że też z tych wszystkich części, że zawsze jakby razem podróżuje te czwórka. Ten Alex, Jolka, Gruby i Zuza. No a bo Gruby to słoń? Słoń z nimi, to nie jest ich kolega. On nie zawsze z nimi podróżuje, to jest i bardziej ich wróg. Tak, a dlatego, że to jest, że Jolka to najlepsza koleżanka tej Zuzki, a Gruby to jest najlepszy kolega tego Alexa. A Alex? Kocha się. Już to zapamiętałam. No dobrze. To tak historycznie idąc, można powiedzieć, że zmierzamy dalej ku nowszej historii. Powiemy wam, że następny odcinek już, no to też już pewnie się zorientowaliście, będzie o Jadwidze i Jagielle. Jagiełło! No, Jadwiga kontra Jagiełło. A to na pewno będzie ciekawy odcinek. Pożegnamy już tą murowaną Polskę i Kazimierza. Wielkiego. Więc może powiemy sobie pa, pa, pa. Pa. I do usłyszenia. Następnym razem. Pa. Pa. Pa.